Was serdecznie w wydaniu Hello Irlandia już 132. Rozmowy niekontrolowane pod tytułem Zatrute źródła tożsamości. Wita się z Wami Katarzyna Czeka. Jak widzicie, mamy wspaniałego gościa z sobą dzisiaj. Pan Leszek Żebrowski, którego zaraz przedstawię. A tytułem naszego wstępu, wiecie, będzie bardzo interesująco, inspirująco. Bardzo się cieszymy, że dołączyliście do naszego programu wieczorową porą, bo warto. Prosimy o wsparcie Hello Irlandia na buymecoffee.com. Wspierajcie niezależne media, wspierajcie wolność słowa i myśli, wspierajcie Hello Irlandia. I oczywiście ogłoszeń parafialnych szybciutko dziękujemy naszemu sponsorowi w firmie Digital Lotus za wsparcie Hello Irlandia. Jak pamiętacie, digitallotusmedia.com specjalizuje się w projektowaniu wysokiej jakości stron i sklepów internetowych, brandingu, serwisach foto i wideo, Facebook, Google Ads i online voucher. Kochani, zapraszamy również z parafialnych ogłoszeń w ramach wydarzeń klubu Lady Night w Dublinie już 19 maja, warsztaty rozwojowe w pełni z ustawieniami Berta Hellingera w Dublinie, także sprawdzajcie nasze strony internetowe, nasze social media, tam znajdziecie detale. Kolejne spotkanie również na liście to Ladies Night Party w Trinity Bar Venue w Dublinie 18 kwietnia, więc już niedługo, oraz 13 kwietnia, jeszcze szybciej, Spa Ladies Night w Athlon. Zapraszamy serdecznie. A my witamy pana Leszka Żebrowskiego dzisiaj jako naszego gościa. Witam pana. Dzień dobry wszystkim, witam. Pan Leszek Żebrowski, jak zapewne wielu z Was wie, jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, ekonomistą, historykiem i publicystą, znanym twórcą kanału Wyklęci TV na YouTubie. Specjalizuje się w dziejach polskiej organizacji konspiracyjnych w okresie II wojny światowej i narodowego odłamu żołnierzy wyklętych, a także komunistycznej konspiracji i partyzantki z lat 1942-45 oraz stalinowskiej bezpieki, więc bardzo w sumie współczesne nam dzieje i bardzo interesujące. Witam pana serdecznie. Jeszcze raz cieszę się, że pan do nas dzisiaj dołączył i oczywiście chcę wspomnieć, że tym bardziej się cieszę z tej okazji, że nasz kanał jest patronem medialnym spotkania, które się odbędzie już niedługo w maju, 25 maja. Konkretnie w sobotę w Newry. Pan Leszek tutaj zawita do nas po stronie Irlandii Północnej, ale niedaleko granicy, więc również wszystkich z Republiki Irlandzkiej zapraszam serdecznie. Ta wyspa nie jest aż taka duża, więc z każdego krańca można dojechać. No i macie, że tak powiem, heads up prawie 2 miesiące do przodu, więc bukujcie tą datę 25 maja w sobotę w Newry. No a my dzisiaj sobie porozmawiamy o twórcach, między innymi o twórcach muzyki, wykonawcach, literatach, ludziach teatru, tego małego i dużego srebrnego ekranu. Tych ludziach, którzy przez ostatnie dziesiątki lat jakby kształtowali nasze gusta w rozrywce i sztuce i właściwie tak nie do końca wiadomo, czy powinniśmy się do nich tak strasznie przywiązywać. Być może niektórych trzeba troszeczkę odbrązowić, czasami oddzielić dzieło od twórcy, więc zacznę od razu od takiego tematu jak Lwów jako małe Wisi po wrześniu 1939 roku. Jakby pan mógł nam przybliżyć, skąd się ta nazwa wzięła, co to było w ogóle ten Związek Pisarzy Sowieckich, który się tam utworzył, kto do niego należał, jakie były losy tych ludzi w czasie wojny i w okresie stalinowskim, jak również właściwie w późniejszym okresie, prawda? To jest problem, który jest bardzo mało znany, nie nazywany po imieniu, dlatego że Sowieci, wkraczając we wrześniu w 1939 roku na ziemię Polski od wschodu,
nie tylko podbili tę część Polski, ale wytworzyli, to był proces długi, to nie stało się z dnia na dzień, warstwę kompradorską, czyli współpracującą z okupantem, która zapewne przywileje za różnego rodzaju korzyści wyręczała Sowietów z tym. Potrzebna była polskojęzyczna kultura, polskojęzyczne media, polskojęzyczni prelegenci, polskojęzyczne uczelnie, wszystko to, żeby zachować pozory, że jakaś tam Polska jeszcze jest, że ludność polska ma jakieś prawa, ale zarządzali tym i kształtowali tą nową świadomość ludzie, którzy pracowali całkowicie dla Sowietów. I często to były nazwiska głośne, znane przed wojną, ludzie, którzy prawdopodobnie by nie zaszpacili się tak sami z siebie, ale ponieważ Sowieci odebrali nam niepodległość, odebrali nam suwerenność, zaczęła się ciężka sytuacja materialna, to wtedy był wybór. Albo nie iść na współpracę, zachować godność, ale żyć trochę albo dużo skromniej, albo też iść na pełną współpracę z Sowietami, bo to nie było tak, że można było tylko trochę się w tym wszystkim umazać za przeproszeniem, tylko całkowicie. Nawet ci, którzy myśleli, że a tak trochę sobie pokolaboruję, jakoś ten czas przetrwam, a później jakoś to będzie, bardzo szybko się rozczarowali, zobaczyli, że muszą iść tak naprawdę na całość, w objęcia okupanta. I niestety poszli. To są przypadki takich ludzi jak na przykład Boy Żeleński, który był uważany za takiego postępowego, lewicowego, ale przecież taki fajny na poziomie człowiek, a on się okazał ostatnią łachudrą za przeproszeniem pod Sowietami. I także duża część różnego rodzaju ludzi kultury, prasy, która poszła na współpracę z Sowietami, dostała możliwość działania. Zaczęły się tworzyć organizacje, zaczęły się tworzyć pisma wydawane przez Sowietów, czyli polskojęzyczne godzinówki. Odpowiednio tego było pod okupacją niemiecką i to oczywiście wiemy, znamy, na to mówimy godzinówki, ale takie same godzinówki, a często jeszcze gorsze od tych, które wychodziły pod okupacją niemiecką, dlatego że prawie w całości były redagowane przez Polaków, przez obywateli polskich dokładnie, niekoniecznie przez Polaków. I to stwarzało takie pozory normalności. Że jeśli ludzie, którzy znani byli przed wojną, mieli jakieś tam nazwiska, coś tam robili, teraz w takiej prasie się pokazują, teraz są różnego rodzaju teatrzyki, jakieś przemówienia, wiece, oni tam występują, no to nie jest najgorzej. To jeszcze jakoś się da prawdopodobnie wytrzymać. Nie, niestety nie dało się. Przy czym Lwów stał się tą zastępczą stolicą dla okupacji sowieckiej, ponieważ oni do Warszawy wtedy jeszcze nie doszli, to musimy też pamiętać o tym, co się dzieje na tej części północno-wschodniej Polski. Duża część tej Wileńszczyzny została przez Sowietów oddana Litwinom. Oni oczywiście bardzo chętnie to wzięli, z miastem Wilno włącznie. Wilno miało przed wojną w II Rzeczpospolitej niecały 1% Litwinów, także to była mniejszość naprawdę znikoma. I teraz te tereny oddane Litwie spowodowały, że po kilku miesiącach Sowieci w ogóle zajęli sobie Litwę jako taką. To Wilno stało się taką drugą, równoległą stolicą Wiszy, tak jak Lwów. I tam też znowu skupiono tych ludzi kultury czy pseudokultury, ludzi nauki czy pseudonauki, no bo ktoś, kto się zdegradował, poszedł na współpracę z okupantem, poza naukami ścisłymi, to w naukach społecznych, historycznych, wszelkich innych, nie był już normalny, bo nie uprawiał nauki jako takiej, tylko uprawiał propagandę sowiecką. Także to są te dwa główne ośrodki rusyfikacji, a tak naprawdę gorzej, bo bolszewizacji Polaków pod okupacją sowiecką. Między wrześniem 1939 roku a czerwcem 1941 roku, gdy Niemcy uderzyły na swojego najlepszego naprawdę sojusznika, czyli na Józefa Stalina, na Związek Sowiecki, trwa depolonizacja tej części Polski. To są cztery główne fale wywózek na Syberię, czy w ogóle w głąb Związku Sowieckiego. Ale pamiętajmy o tym, że nie tylko te kilkaset tysięcy ludzi wywiezionych jest represjonowanych. Oprócz tego na tych ziemiach zagarniętych przez Sowietów do czerwca 1941 roku w różnego rodzaju aresztach, więzieniach Sowieci trzymają ponad 400 tysięcy ludzi. To są różne zarzuty, a to jest rodzina kułacka, a to rodzina obszarnicza, a to jest rodzina oficera przedwojennego, czy tak zwani wrogowie ludu. Poza tymi, którzy pojechali od razu bezpośrednio w transportach na Syberię, to jeszcze na tych ziemiach polskich, w tych tymczasowych aresztach, więzieniach siedzi ponad 400 tysięcy ludzi. I teraz, jeśli nałożymy na to tę sferę ideologiczną, propagandową, że znaleźli się ludzie, którzy mieli polskie obywatelstwo,
coś tej przedwojennej Polsce znaczyli, którzy służą Sowietom, nie zwracając uwagi na te potworne represje, na wywózki. Wkrótce przecież mamy Katyń i inne miejsca zbrodni. One nie były od razu znane, ale ci oficerowie przepadli, byli zabierani z domów. Ci, którzy nie poszli do niewoli w 1939 roku we wrześniu, to później byli zabierani z domów, gdzieś tam wygarniani w różnego rodzaju obławach i też znikali. Więc znając mentalność Sowietów, a Polacy już wiedzieli o operacji polskiej NKWD w latach 1937-38, co się stało z 200 tysiącami Polaków mieszkającymi poza kordonem sowieckim, czyli po tamtej stronie granicy, to jest tak zwana marchlewszczyzna i dzierżyńszczyzna, musieli mieć świadomość, co Sowieci z nimi zrobią. Jeśli już nie zrobili, tak jak Katyń nie był znany, że to się już stało, to było wiadomo, że to się stanie. Co do tego nie było wątpliwości. I grozą dla nas jest to, że tak wielu ludzi tej szeroko pojętej kultury wcześniej stało się tą warstwą kompradorską, służącą okupantom. Sowieci by sobie tak szybko nie poradzili. Sowieci musieliby mieć odpowiednie kadry do tego, musieliby się do tego przygotowywać, a tu mieli właściwie gotowe. Chodził człowiek i pokazywał palcem dosłownie, w tym domu mieszkają reakcjoniści, to jest rodzina taka i taka. Sowieci wygarniali, zabierali, ci ludzie znikali. Tak było także z częścią mojej rodziny w Lwowie, że w sumie w tej strasznej sytuacji, w jakiej się znaleźli, dobrodziejstwem nagle było to, że Ukraińcy ich wydali Sowietom jako polską inteligencję. Sowieci ich wywieźli, ale oni przeżyli. Dzięki temu przeżyli. Gdyby zostali, to bardzo możliwe, jest bardzo prawdopodobne, że byliby wymordowani w latach 42, 3, 4 w tych potwornych rzeziach, które miały miejsce nie tylko na Wołyniu. I dzisiaj, gdy po kilkudziesięciu latach władzy komunistycznej, tak zwanej Polski Ludowej, przez te ponad 30 lat, które po tym okresie nastąpiły, nie potrafiliśmy, nie zdołaliśmy, być może nawet częściowo nie chcieliśmy, żeby tę historię wyrównać. O historii okupacji niemieckiej komuniści mówili bardzo chętnie, bardzo dużo. Prawie, że nie było przeszkód, nie było cenzury. O tym wolno było mówić i pisać. To, co się działo pod Sowietami, to było zupełnie coś innego. Sowieci weszli tylko po to, żeby ratować mniejszości narodowe, czyli Białorusinów, Ukraińców i Żydów, z łap Polski. Czyli robili właściwie dobrze dla części ludności tam mieszkającej. To, że później wywozili ich też na Syberię, że też ich mordowali, to już nie miało znaczenia, bo o tym się po prostu nie mówiło. I dzisiaj przeciętny Polak, oddalony od historii coraz bardziej, bo z każdym rocznikiem, który wchodzi w życie, wchodzą ludzie, którzy coraz mniej wiedzą. Mają bardzo nikłe pojęcie o tym wszystkim, a przede wszystkim nawet jak im się powie, to oni tego nawet nie rozumieją. Dlaczego nie rozumieją? Bo tu są potrzebne pewne narzędzia poznawcze. Trzeba wiedzieć, co to były sowieckie represje, co to był NKWD, co to były sowieckie więzienia, co to były deportacje na Syberię. Często się na przykład mówi później, że po wojnie, tam po 1944-1945 roku, to były repatriacje ludności polskiej z Ukraińskiej Republiki Sowieckiej i z Białoruskiej Republiki Sowieckiej. Nie było żadnych tego typu działań, bo to nie były repatriacje. Repatriacja to jest powrót do ojczyzny. Gdyby Polacy wrócili z Brazylii, z Irlandii, z Wielkiej Brytanii, z Francji, skądkolwiek, z każdego innego miejsca, to byłaby repatriacja. Po prostu powrót po długim niebycie w Polsce, powrót do ojczyzny. Natomiast tam ludzie byli wypędzeni. Ale ci wypędzeni bali się o tym mówić, co przeżyli i jakie piekło ich tam spotkało. Skoro nie było tego w szkole, w domu bano się o tym mówić. Ja byłem w tej dobrej sytuacji, ja sobie dopiero później z tego zdałem sprawę, że u mnie dom, jeśli chodzi o te i wartości, i przeszłość, i historię, u mnie był dom otwarty. Jak ja poszedłem do szkoły podstawowej, jak ja chciałem rozmawiać o Katyniu, to moi rówieśnicy nie mieli o tym pojęcia. Nie rozumieli tego słowa i dlaczego ja o tym mówię. W końcu było tak, że nauczycielka, która się o tym dowiedziała, ale była w miarę normalna, wezwała ojca, mówi, proszę pana, tu się straszne dzieci dzieją, bo pana syn mówi tu uczniom o Katyniu. A mój ojciec się spytał, no dobrze, ale co mówi? No wie pan, od razu jakimś ściszonym głosem, no mówi, że to bolszewicy zrobili. Ojciec mówi, no to dobrze mówi, o co chodzi? A pan jest jeszcze gorszy od niego w takim razie. Ale to można było robić. Nie było za to aż takich strasznych represji. To już nie były lata 40-50, tylko 60-70. Można było, ale ludzie się bali sami siebie. To jest takie powiedzenie, strach się bać. Bali się własnego strachu. I przez to wykorzenienie tych ludzi. Mamy sytuację dzisiaj taką,
że można głosować na agentów UB, można głosować na ludzi, którzy byli do niedawna w partii komunistycznej. Oto nie są byli komuniści. Oni nie przestali nimi być, tylko zmienili formy. Zmienili formy organizacyjne, zmienili nazwę, ale partia komunistyczna w Polsce istnieje do dzisiaj. A to, że się nazywa Lewica czy Nowa Lewica, to zupełnie nic nie mówi, dlatego że na jej czele stoi funkcjonariusz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Do Europarlamentu zostali wysłani z poparciem Donalda Tuska tacy ludzie jak Włodzimierz Cimoszewicz, syn oficera informacji wojskowej, oprawcy. To nie był taki pierwszy, lepszy w mundurze, nawet w służbie bolszewickiej, to był oprawca, bo informacja wojskowa to był sowiecki smiersz, odnoga sowieckiego smiersza w mundurach Ludowego Wojska Polskiego. Pojechał tam Leszek Miller. Towarzysz Leszek Miller jest najwyższym funkcją i stanowiskiem przedstawiciel komunistycznego reżimu do roku 1989. To był członek biura politycznego. Ci ludzie wszyscy po roku 89 powinni stanąć przed polskimi sądami, a przede wszystkim powinna być zrobiona dekomunizacja. Według mnie nawet dożywotni zakaz pełnienia jakichkolwiek funkcji państwowych. To, co Norwegia w 1945 roku zrobiła. Oni mieli kolaborację. Część ludności, część struktur politycznych, część wojska czy służb bezpieczeństwa norweskich poszła na współpracę z nowym okupantem. To się stało. Oczywiście był ruch oporu, był król i rząd norweski na wygnaniu w Wielkiej Brytanii. Norwegowie to uznawali, stawiali opór, ale kolaboracja, współpraca była. I po 1945 roku co zrobili Norwegowie? Zdenazyfikowali swój kraj. Ludzie, którzy pracowali dla okupantów, byli skazywani. Były wyroki więzienia, ale były też kary śmierci. I te kary śmierci były wykonywane. Co więcej, te represje spadały również na drugie pokolenie, czyli na dzieci. Dzieci miały ograniczony dostęp do służby państwowej, samorządowej, do wstępu na uczelnię. Później po latach się zaczęły odzywać takie głosy, no ale to my tu cierpieliśmy za rodziców, to może jakieś odszkodowanko by się należało. A Norwegowie powiedzieli nie, bo wykorzystaliście z tego, że wasi przodkowie, czyli wasi rodzice zdradzili własny kraj, działali przeciwko własnemu krajowi. Gdyby to się stało w Polsce, na skalę mniej więcej odpowiednią, tak jak w Norwegii, tam tych wyroków śmierci było kilkadziesiąt, więc u nas musiało być dziesięciokrotnie więcej. No bo mniej więcej te proporcje ludnościowe tak wyglądały. I Polska by inaczej wyglądała. I absolutny zakaz wstępu do Sejmu, do Senatu, na wyższe uczelnie, w sensie, że ci, którzy nauczali komunizmu, zmuszali do tego, nie powinni dalej takich funkcji pełnić, bo nie byli uczonymi, to nie byli naukowcy. To byli prosowieccy propagandyści. Ale Polska sobie z tym nie poradziła. Uznali, że w roku 89 stało się coś, co było jakimś przełomem i od tej pory będzie już tylko i wyłącznie normalnie. I tu komuna przycichła, chwilowo przygasła, nic się takiego nie stało, bo były nawet przypadki samobójstw w tamtych kręgach. To mało kto wie, ale w kręgach wojskowych czy bezpieki oni tak się potwornie bali odpowiedzialności, że potrafili sobie sami odbierać życie. Ale jak się później rozejrzeli naokoło, nic się nie dzieje, nic im nie grozi. W 1993 roku można było wrócić do władzy, już pod nową nazwą, jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, i oni triumfowali, to uznali, że ta Polska w dalszym ciągu jest ich łupem, że w dalszym ciągu mogą z tego korzystać. I to się za tym procederem ciągnie do dzisiaj i dzisiaj mamy to samo. Mamy wybory samorządowe, mieliśmy niedawno parlamentarne i teraz proszę zobaczyć, agentura prosowiecka, czyli bezpieka, jest w parlamencie. W szkolnictwie wyższym, na wyższych uczelniach są byli członkowie partii, działacze na tym szczeblu uczelnianym, całkowicie bez przeszkód. Nikomu to tak jakby nie przeszkadzało. Co więcej, w służbach, czyli w strukturach siłowych polskiego państwa, bezpieka miała ciągłość właściwie kadrową i organizacyjną cały czas, do niedawna. To się teraz trochę wykruszyło, ale z jednego tylko powodu. Jakiego? Upływ wieku. Oni poszli na emeryturę. Ale przyszli dzieci, przyszły ich dzieci, różnego rodzaju pociotkowie, znajomi, dzieci kumpla, więc to się wszystko wciągało. A grozą jest to, że jakakolwiek dekomunizacja nie dotarła do sądownictwa i do prokuratury. Wszystkie sądy, czyli wszyscy sędziowie i wszyscy prokuratorzy mieli nominacje PRL-owskie. To byli
w większości także członkowie partii komunistycznej. I gdyby Polska ówczesna po roku 89 powiedziała głośno i wyraźnie: wszyscy członkowie partii, którzy są sędziami czy prokuratorami, dożywotnie wypadają z tego zawodu. Nie mogą pełnić takiej służby państwowej ludzie, którzy nie byli bezstronni, którzy poszli na współpracę z okupantem. A przecież jeszcze do dzisiaj mamy w sądownictwie przynajmniej kilkuset sędziów z nominacji Rady Państwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Jak są dzisiaj te głupie spory, no sędzia, no, nasz sędzia, nie nasz sędzia, czy to wszystko mają ludzie zamęt w głowie z tego powodu, nie mając świadomości, że nikt nie rusza tych, którzy przyszli z poprzedniego ustroju. A tamten ustrój nie był demokratyczny. Tamten ustrój nie był normalny. Tamten ustrój nie był korzystny dla Polaków. Bo gdyby tak było, to byśmy do dzisiaj trwali w zachwycie, że jak to dobrze, że jest partia komunistyczna i że jest państwo komunistyczne. Tego nie było. I przez brak dekomunizacji na wszystkich właściwie poziomach mamy państwo, które nominalnie jest europejskie, postępowe, tolerancyjne. To wszystko tak ładnie wygląda, ale w istocie rzeczy tak nie jest. Jeśli w sądzie za kradzież batonika czy cukierka w sklepie, jaką nam kradzież, tam człowiek chory na cukrzycę zjadł cukierka, został złapany za rękę, on będzie skazany. I takie skazania były. Ci, którzy ukradli miliony czy nawet miliardy, to wrzeszczą w niebogłosy: sprawa polityczna, to tak nie może być. Przychodzi teraz ta nowa władza i oczywiście idą masowo umorzenia. Zaczynają prokuratorzy, ci, którzy te śledztwa prowadzili, muszą oddawać dokumenty, papiery. Później część tego oczywiście zginie, później będzie zamęt w papierach. Po kilku, kilkunastu miesiącach, mało kto już do tego dojdzie, odtwarzanie tego będzie trwało lata. Dlaczego? Bo w mętnej wodzie lepiej się łowi ryby. I tą mętną wodę nam właśnie zgotowano. No właśnie, a jeszcze tylko, żeby może wymienić takie dwa nazwiska, które no, są nazwiskami naszych polskich noblistów w zakresie literatury, a oni właśnie, zdaje się, że mieli tą przeszłość taką no, prosowiecką, prawda? Swego czasu pisali peany do Stalina i innych. To mam na myśli no, na nieszczęście właśnie naszego poetę uznanego wszem i wobec Miłosza i druga nasza noblistka Szymborska, prawda? Wisława Szymborska, Oni tak. obydwoje mają niestety na sumieniu też taką służalczość w stosunku do systemu. A teraz bym się zapytała o taką drugą jakby całą dziedzinę kultury i sztuki, właśnie twórców teatru, kina, w utrwalaniu propagandy PRL-owskiej. Tutaj w szczególności pamiętam, że wielokrotnie Pan w swoich wypowiedziach wspominał bardzo znanego swego czasu i popularnego niezwykle Stanisława Mikulskiego, prawda, znanego z tej kultowego serialu o Hansie Klosie. No i właśnie ta historia z jego, że tak powiem, wczesnej młodości jest bardzo ciekawa. No nie wiem, może coś ewentualnie o udziale tych resortowych dzieci już któregoś, prawda, drugiego, trzeciego pokolenia właśnie w TV późnego PRL-u i oni chyba do tej pory, prawda, funkcjonują, wielu z nich. Tak, i mają się bardzo dobrze, ale jeszcze na chwilę wracając, bo dobrze, że pani wspomniała, sprawa Miłosza i sprawa Szymborskiej. Miłosz przez kilka tych pierwszych powojennych lat był prosowieckim, czyli komunistycznym dyplomatą w służbie nowego państwa. To nie był człowiek prymitywny, gdzieś tam ledwo mówiący po polsku, ledwo piszący, czytający. Nie, to był człowiek wykształcony na poziomie. Przed wojną już miał określoną pozycję. Ciągnął go za uszy, chyba nie tylko za uszy, Iwaszkiewicz, także on był w tak zwanym towarzystwie. I on poszedł na pewną współpracę z komuną, całkowicie świadomie. Dlaczego? Dla zaszczytów. Jedna z pierwszych jego publikacji, to chyba jest marzec 1945 roku w prasie komunistycznej w Krakowie, która dopiero się ukazuje. Tam można odnaleźć taki fragment, że on bardzo gorąco występuje przeciwko drukowaniu w Polsce Pisma Świętego, żeby ludzi nie tumanić. Czyli Marksa można, a nawet trzeba, ale Biblii, broń Boże, nie, bo to będzie złe. Oczywiście komuna nie nabierała wtedy jeszcze takiego rozpędu, to wszystko trwało, ale gdyby postulaty takich ludzi były spełniane, to mielibyśmy ten reżim komunistyczny dosłownie z dnia na dzień. To by spadło nam na plecy. Ciekawy przypadek, bo Miłosz w 1939 roku we wrześniu znalazł się we Lwowie. On oczywiście do wojska nie poszedł, jego to nie interesowało z różnych powodów,
Można to zrozumieć z jakiegoś tam ludzkiego punktu widzenia, może go noga bolała akurat, albo miał ból lewej półkuli mózgu. W każdym razie nie stawił się do obrony ojczyzny. Może to nie była jego ojczyzna. Dobrze. Ale on teraz ze Lwowa chce się udać do swojego Wilna. I co robi? Wsiada w pociąg, czyli kupuje bilet, wsiada w pociąg i jedzie. To jest opisane także przez niego. Proszę mi powiedzieć, kto w 1939 roku, we wrześniu czy w październiku, mógł wejść do pociągu, kupując wcześniej bilet w kasie. Tam wszędzie jest NKWD. Na wszystko jest przepustka potrzebna. Propusk, to trzeba mieć zezwolenie, trzeba się było stawić do urzędu, do NKWD-zistów, odbyć rozmowę i było tak toczno, a wy to, jeśli rozumiecie, nie pojedziecie nigdzie, tylko do łag do was wysyłamy i od razu go zabierają. A Miłosz sobie po prostu pojechał, tak jakby był obywatelem zupełnie innego, obcego państwa, bo tak naprawdę był. On się określił jako Litwin. Miał zupełnie inny status, także później pod okupacją niemiecką, nie jako Polak. Nie podlegał takim represjom. Przypadek Szymborskiej jest w jakiś sposób podobny. Ona jest przez kilkadziesiąt lat członkiem partii komunistycznej. Pisała ohydne peany na cześć Stalina. To, że to było takie wierszokleństwo, że to była przyjemna forma, ona była zdolna. Oczywiście, gdyby nie ten ustrój, gdyby komuny w Polsce nie było po wojnie, jej los też i jej twórczość byłaby zupełnie inna. Ale ona niestety to zrobiła. Przez całe lata pisała to, czego napisać nie miała prawa. Mogła sobie pisać do szuflady, jeśli wielbiła Stalina, ale nie mogła tych ludzi tumanić i później, gdy dostała Nobla, tak jakby wszystko zostało przykreślone. I ona nawet była pytana wielokrotnie o działalność partii komunistycznej. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia. No oczywiście ona sobie zarzucać nie musi, ale my mamy obowiązek tym ludziom zarzucać. Dlatego na przykład wyciągam sprawę Mikulskiego. Często o tym powtarzam i mówię. Nie dlatego, że to był aktor w teatrze, który był nominalnie komunistyczny. Polska była przecież komunistyczna, wszyscy byliśmy skomunizowani od strony formalnej. O to bym się nigdy nie przyczepił. Nawet to, że jakiś gnieciucha grał, już nie mówię tam stawka większa niż życie, ale on grał w propagandowych filmach prosowieckich, prokomunistycznych, naprawdę ohydne postacie i tam były ohydne dialogi. Ale to też jeszcze nie jest najgorsze, no bo to można powiedzieć, że to jest aktor, więc on się dopasowuje do roli, a on tylko gra. On nie jest tą osobą, którą gra. Ale on ma na sumieniu coś gorszego. Gdy ja to wyciągnąłem, to się wszyscy, prawie wszyscy mnie czepiali, jak można, po pierwsze, że zmarły, o to mówiłem jeszcze, jak on żył wcześniej, a po drugie, no to był przecież tylko aktor. I o co mi chodzi, że on w takich rzeczach grał? A mi nie chodziło o to, że on w czymś grał, tylko o to, że on w 1945 roku służył jako milicjant w kompanii operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej Województwa Łódzkiego. Ta kompania pacyfikowała województwo łódzkie, warszawskie i białostockie, a jego ojciec był tam oficerem szkoleniowym tej kompanii milicyjnej. Także on był tak zwanym utrwalaczem władzy ludowej, czyli z bronią w ręku podbijał dla Sowietów Polskę. O to się toczy ten spór. Nie o to, że Mikulski grał Klosa, bo to mało ważne w tym wszystkim. Jeszcze w dodatku mówią, przecież grał polskiego oficera. Nie, nie grał polskiego oficera, bo był w Katyniu, a w innym miejscu. On był tam w tym filmie sowieckim oficerem w służbie NKWD. Ale mówię, to wszystko, na to możemy machnąć ręką, bo to jest tylko rola filmowa czy teatralna. Ale jego życiorys, paskudny, do samego końca w partii komunistycznej. Już Jaruzelski był na łożu śmierci, a on przychodził tam, całował go w rękę jako swojego patrona. Cały czas okazywał to poddaństwo, gdzie nominalnie komunizmu już nie było, nie musiał tego robić. Czyli to był wybór ideowy. To nie to, że on gdzieś tam raz się zaplątał, później nie wiedział, jak z tego wyjść, bo jak się człowiek coś zaplącze, to z tego wychodzi. Nawet z konsekwencjami. Ale wychodzi. Ale on nie chciał. I to jest problem całej tej nowej pseudoelity komunistycznej, postkomunistycznej, która jest w obecnej Polsce. To są aktorzy, to są dziennikarze, to są różnego rodzaju tam pisarze czy poeci. Wszystko na takim poziomie, że właściwie gdyby wróciła poprzednia Polska Rzeczpospolita Ludowa, to im byłoby dobrze, a nawet jeszcze lepiej niż teraz, bo mieliby specjalne przywileje większe niż teraz. Aż sobie teraz też załatwili, najgorzej im nie jest. I naszą tragedią jest to, że my nie potrafimy z tym dotrzeć do ludzi, którzy o tym albo nic nie wiedzą, albo wiedzą bardzo mało, bo często spotykam się z taką reakcją. No ale co ci to przeszkadza? I w tym momencie naprawdę trudno jest odpowiedzieć, bo to się nie da odpowiedzieć, że wszystko.
bo to nie mówi nic. Jak tym ludziom powiedzieć, jak dotrzeć, że to jest ta warstwa kompradorska, która służy obcemu państwu, obcemu mocarstwu i obcej ideologii, która skrajnie występowała przeciwko nam. To nie było tak, że komuna zabijała w roku 45 czy 50, czy jeszcze 55, ale jeszcze w 89 mamy przypadki zabójstw politycznych, także zabójstw księży. Więc to nie był ustrój, gdzie tak można było z kiszczakiem się wódki napić magdalence i powiedzieć, o, klawo jest, fajnie, on mnie poklepał po plecach, a jego pościskałem za udo i będzie od tej pory symbioza. Tak, symbioza nastąpiła. Nastąpiła określonych sił z określonymi siłami. I wyrazem tej pogardy wobec nas było to, jak publicznie Adam Michnik wylizał Wojciecha Jaruzelskiego na wizji. To zostało nagrane. Jak można było lizać takiego prominenta jak Jaruzelski? To był przecież naczelny Sowiet w Polsce. A Michnik występował z pozycji rzekomo antykomunistycznych. To, że to urodzi rodzina, te zaszłości, no to można powiedzieć, że to nie jego wina. Bo brat sędzia, on go tym sędzią nie zrobił. Ale jeśli on nawet w latach 2000 potrafi oblizywać publicznie Wojciecha Jaruzelskiego i mówić, żebyśmy się od niego odczepili, to jest coś na rzeczy. To w tych ludzi się wżarło. A on przez całe lata był takim guru, że to, co on napisał, to, co on powiedział, od razu było nagłaśniane. Czy nabełkotał byle co, czy nagadał głupstw, nie miało to znaczenia. To on mówi, a skoro on mówił, to my musieliśmy być posłuszni, musieliśmy się z tym wszystkim zgadzać. W 1995 roku, to już będzie za chwilę 20, 30 lat, będzie za rok, napisałem książkę Paszkwil Wyborczy. Ruszony tym, co się ukazało w Gazecie Wyborczej, 50. rocznicę Powstania Warszawskiego. I z tych publikacji Michnika i jego kolesiów redakcyjnych wyszło praktycznie wprost, że powstanie to wyszło po to wybuchło, żeby Polacy Żydów mogli mordować. I to takim otwartym tekstem, tak jakby to zupełnie było coś oczywistego. Ja nawet na spotkaniu z jakimś jednym z tych redaktorów Michnika, na publicznym spotkaniu się zapytałem, że jak to jest, są na to dowody, ja chciałbym wiedzieć, jako syn oficera AK, który siedział wiele lat w więzieniu, ja chcę wiedzieć, czy to jest pokolenie morderców, czy jednak mordercami byli ci, którzy ich wsadzali do więzień. Oczywiście odpowiedzi nie uzyskałem, ale zacząłem się to wszystko wgłębiać. Zacząłem badać historię powstania od tej właśnie strony, jak to zostało napisane w Gazecie Wyborczej. I wyszła rzecz straszna. Fałszowanie cytatów to jest coś nie do pojęcia. To jest jak fałszowanie monety w gospodarce, jak fałszowanie aktów prawnych w wymiarze sprawiedliwości. To jest fałszowanie dokumentów w historii i wypaczanie ich w taki sposób jest zbrodnią. Zbrodnią naprawdę straszną i za którą się powinno zapłacić. I Polacy powinni za to wszystko im zapłacić czym? Brakiem jakiegokolwiek poparcia, nie czytania tego, co oni robią. Ja bardzo często na spotkaniach głoszę. Masz w rodzinie kogoś, kto cytuje ci tygodnik? Nie. Masz kogoś, kto się powołuje na publikację Gazety Wyborczej? Usiądź z nim i porozmawiaj. Otwarcie, szczerze, mów o co chodzi i tłumacz. Jak się to nie udaje, jeśli nie trafiasz do takiej osoby, to wtedy mówisz do widzenia. Jedynym wyjściem jest ostracyzm. Z takimi ludźmi nie rozmawiamy, nie podajemy im ręki. Bo to jest dokładnie taka sama sytuacja. Gdyby pod okupacją niemiecką przychodził ktoś na imieniny do cioci, czy na jakieś tam zebranie rodzinne i zaczął cytować Volkische Beobachter albo Das Reich, tak dalej, jakieś niemieckie pisma. I mówił, jak to tam napisali, ale to tak, mamy tutaj pełen dostęp do wiedzy. W łeb by dostał i to być może nawet kulkę by zarobił wtedy. A tu z drugiej strony mamy analogiczną sytuację. Mamy okupantów i postokupantów, później w latach 90. 2000, czyli ich potomków, którym nic za to nie grozi. Na spotkania z Jerzym Urbanem, czyli Urbachem, tym Goebbelsem stanu wojennego, przychodziły tłumy młodzieży. On w jednym z pierwszych numerów, czy w pierwszym numerze nie napisał, ja będę was opluwać, będę z was szydzić, pić, a wy i tak to będziecie kupować. I stało się. I kupowali. I to pismo było sprzedawane, to był tygodnik, jest do tej pory niestety, w nakładzie 800 tysięcy egzemplarzy. Czyli co tydzień 800 tysięcy egzemplarzy szło do polskich domów. Nawet jeśli nie cały nakład schodził, to ten rząd wielkości jest przerażający, naprawdę przerażający. Sam byłem świadkiem takiej sytuacji. Mieszkałem wtedy bardzo blisko kościoła, a był przystanek tramwajowy, jechałem do pracy i taka starsza kobieta, już nawet w mocno starszym wieku,
podchodzi do kiosku i poproszę, nie. Ta pani jej tam sprzedała, ona to nie pod pachę i tą laseczką drepczę do kościoła. Ja do niej podchodzę, mówię, czy pani sobie zdaje sprawę z tego, co pani robi? A o co chodzi? No, idzie pani do kościoła. No tak, będzie się pani modlić, tak. Ale pod pachą ma pani nie. No panie, to dobra gazeta jest, tam dużo obrazków jest i kolorowe i takie dowcipne. To jest ten poziom, do jakiego nas sprowadzili. Upodlili nas w sposób straszny. I teraz wychodzenie z tego nie będzie to w takim tempie, jak nas upadlali, tylko będzie dużo dłuższe. Dlaczego? Bo nie ma kto tego robić. Nie ma. Jak ja chodziłem do szkoły, to jeszcze była kadra przedwojenna albo tuż powojenna nauczycielska, wychowana przez poprzedników, czyli normalnie. Pewnych rzeczy robić nie wolno było, więc robiono to oględnie, inaczej, przez opuszczenia, przez mimikę nawet twarzy, ale można było to wszystko wyrazić. Dzisiaj nie ma kto. Dzisiaj kadra nauczycielska jest to właściwie środek wpływu na naszą młodzież, żeby ją jeszcze bardziej wypaczyć. I jeszcze mówią, tak, ale ja to mam w programie, słyszałem jako odpowiedź. Ja wiem, ale w programie jest coś takiego i można do tego dopowiedzieć albo wyjaśnić. Panie, kto by tam się narażał? No właśnie. Kiedyś były represje, ludzie się narażali. Dzisiaj nie ma represji, nic się nie stanie. Ale już się nauczyli bać sami siebie. I wyjście z tego, mówię, to będzie bardzo trudne. Jestem optymista, bo wiem, że to z pewnością się uda, dlatego że nasi poprzednicy mieli naprawdę dużo gorzej. 123 lata rozbiorów Polacy przetrwali. Nie było polskiej szkoły, ale był polski dom. Nie było podręczników, nie było książek normalnych. Była wielka polska emigracja, stamtąd szła wiedza. W domach był przodek, był dziadek, powstaniec styczniowy. Byli ludzie, którzy byli angażowani w działalność społeczną, gospodarczą, także nie można było nic innego robić, to przynajmniej kultywowali polski przemysł, polskie działania gospodarcze na rzecz całej społeczności. Dzisiaj nie ma takiego pojęcia, żeby coś robić dla wspólnoty. Dlaczego nie ma? To w ludziach zabito. I teraz trzeba to wszystko bardzo cierpliwie, powoli odtwarzać. To jest problem elit. Nazywać rzeczy po imieniu. Kto jest elitą, a kto nie jest. No właśnie, to wracając do tych elit, może wspomnimy takich niepokornych twórców, którzy się nie dali podporządkować reżimowi. Zbigniew Herbert między innymi do nich należy. No, było też były publikacje pisarzy, prawda, w drugim obiegu, więc to jakby podziemie tam pisarskie czy twórcze też w jakiś sposób funkcjonowało przez PRL, prawda? Tak, to jest dla nas przykład, że można było przejść z godnością przez tamte lata. Można było nie żyć ponad stan, można było nie chodzić do najlepszego krawca, szyć sobie jakieś kreacje, można było nie bywać na przyjęciach z tymi prominentami komunistycznymi, ale można było godnie żyć. I po latach, jak na to patrzymy, to oczywiście nie będziemy wychwalać pod niebiosa i doceniać tych prominentów komunistycznych, bo to w większości byli prymitywni ludzie, naprawdę prymitywni, grafomani. Oni wychodziły ich książki w nakładach 100 czy 200 tysięcy. Oczywiście innych rzeczy nie było, więc ludzie to kupowali, czytali. I jeśli ktoś był krytyczny, potrafił z tego korzystać tak, jak powinien, to nic z tego się nie stało. Ale to trwało dziesiątki lat. Rok, dwa, trzy nie byłoby problemu. Ale 45 lat odcisnęło piętno. I tacy ludzie jak Herbert powinni być dla nas wzorem. Dlaczego Herbert nie dostał Nobla, a Szymborska dostała? Herbert był bezpartyjny, był antykomunistą, był człowiekiem na bardzo wysokim poziomie umysłowym i ideowym. A Szymborska była posłuszna. Ona robiła to, co jej przedtem kazali, więc było pewne, że dalej będzie to robiła i tak się rzeczywiście działo. I z nią można było wozić po szkołach. I ona miała być takim bezpiecznikiem. No przecież to nie było tak źle. Widzicie, pisałam wiersze, byłam też zapraszana, też jeździłam po szkołach. Wszystko to było tak normalnie. Oczywiście nie było normalnie, ale ludziom tą niewiedzę wciskano do głowy, że to jest wiedza absolutna. Były całe środowiska, które się wyłączyły z tego obiegu publicznego. Także środowiska naukowe, takich ludzi znałem. Oni przerwali swoje kariery naukowe. Coś tam pisali na marginesie na tematy neutralne, ale w dalszym ciągu pracowali głową umysłową, w dalszym ciągu pisali i te rzeczy później były dostępne po roku 89, bo oni wyszli z tym. Ale było tego za mało wszystko. Po prostu było tego za mało. Tych komunistów, prokomunistów naległo się tyle, jak za przeproszeniem niepożądanych robaczków, czy delikatnie mówiąc. Było ich coraz więcej.
I oni nas przytłoczyli. Oni zaczęli nad nami wszystkimi górować. Jak się dzisiaj ich krytykuje, to oni podnoszą wrzask. Nietolerancja, to jest najważniejsze chyba w tej chwili słowo, mamy tolerować zło. Bo nie to, że to jest tolerancja w ogóle. Tolerancja to nie jest, tylko jak się zna pojęcie, jak często jak młodym ludziom w szkołach, jeździłem po szkołach, tłumaczyłem, co to jest tolerancja. I oni mówili, to co wynikało z klasy, to co wynikało z zajęć, to co wynikało z mediów, ale to nie była prawda. Oni tego nie rozumieli. Ja mówię, tolerancja po grecku to jest cierpliwe znoszenie przykrości. Jeśli ktoś cię na przykład opluwa, jeśli ktoś cię popycha w tramwaju czy w metrze, ktoś ci zajmuje miejsce i ty na początku machasz ręką, trudno, jakiś dziwny człowiek, ale zajął ci miejsce, odepchnął cię z jakiegoś tam innego miejsca, usiadł. Ty to tolerujesz na początku, no bo nie wiesz, kim masz do czynienia, może jest chory umysłowo, no może potrzebuje pomocy. Nie, ale on jest zły i on ci robi na złość. I w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, że trzeba tej tolerancji powiedzieć nie. Dalej cierpliwie tej przykrości znosić nie będziemy. To jest przykład swawolnego Dyzia Żeromskiego. Kapitalny. Zawsze polecam to, żeby sobie przypomnieć, odtworzyć, jak się zachowywał swawolny Dyzio i jak pasażer dyliżansu go potraktował. Złapał za kołnierz, przełożył przez kolano i wklepał mu ileś tam klapsów czy witek na tyłek. Matka rozpaczała, dziecko jej biło, ale to, co dziecko robiło przedtem, to już nie było brane pod uwagę. Tylko ile można być tolerancyjnym i wobec kogo można, czy trzeba być tolerancyjnym? Trzeba mieć to na uwadze. Tolerancji, tak pojmowanej fałszywie, tej postępowej, trzeba powiedzieć nie na samym początku. I szereg takich innych pojęć do wyjaśnienia i szereg różnych zachowań, do których powinniśmy wrócić, bo inaczej giniemy. Właśnie, a propos tej tolerancji, teraz mi się przypomniało, że słuchałam kogoś na innym kanale, bodajże to był doktor Przybył i on cytował któregoś z naszych pisarzy XIX-wiecznych i tam właśnie odniesiono się do tej tolerancji, to było akurat a propos tolerancji religijnej i tego, że już 200 lat temu mieliśmy problem z naszym chrześcijaństwem, że ono było takie bardzo jakby na wierzchu, prawda, bardzo, że było mnóstwo ludzi, którzy no tak właśnie Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek i tak dalej. I ktoś tam właśnie tłumaczył, nie pamiętam nazwiska, że z tą tolerancją to jest tak, że na przykład w Europie w czasach tych wojen religijnych, no były to bardzo krwawe oczywiście wojny i absolutnie nikomu nie życzymy, żeby takie rzeczy się działy w kraju, żeby się ludzie zażynali w imię religii. Natomiast, że u nas na przykład ta tolerancja była i nie było żadnych wojen, to było, ktoś właśnie powiedział, że to było tak jakby nam tak naprawdę do głębi nie zależało na tej naszej wierze, że myśmy tego dość do serca i jakby tak naprawdę mocno w to nie wierzyli, może dlatego no nie potrafilibyśmy jakby działać w imię tej religii, prawda, bronić jej tak zażarcie. Być może to było w średniowieczu, kiedy jeszcze były te wszystkie krucjaty, a później już tak tacy staliśmy się letni w tym temacie. I być może z tego właśnie wynikało, że tak tolerowaliśmy różne rzeczy i może ta tolerancja nasza to jest jedna z takich źle zrozumiana, jedna z takich cech narodowych, można powiedzieć, możemy jeszcze o tym podyskutować. Ale ja chciałam się jeszcze zapytać o zupełnie teraz innej beczki, o coś właśnie, co też tym naszym obecnym elitom nieszczęsnym bardzo przeszkadza. Dlaczego NSZ, prawda, bardziej niż jakakolwiek inna formacja tego państwa podziemnego, tak właśnie przeszkadza polskiemu establishmentowi, środowisku dziennikarzy, zwłaszcza, tak jak pan wspomniał, skupionemu wokół Gazety Nieszczęsnej naszej wyborczej, również niektórym historykom. Dlaczego na tym NSZ-cie się tak skupiły te wszystkie połajanki od dekad? To jest i proste, i trudne jednocześnie, dlatego że no, wymagana jest jednak pewna jakaś wiedza historyczna, żeby to wszystko rozumieć. Narodowe Siły Zbrojne, jako polska organizacja, która powstała w 1942 roku, ona nie powstała z niczego, bo te organizacje, które ją współtworzyły, istniały od samego początku okupacji. To była organizacja podszytość niezależna, jako jedyna na ziemiach polskich struktura konspiracyjna. Podobnie jeszcze było z Narodową Organizacją Wojskową, z której NSZ wyszedł. To jest niezależność polityczna,
czy nie podlegała żadnym siłom zewnętrznym politycznym, czy Wielkiej Brytanii, czy wcześniej Francji, czy później Stanom Zjednoczonym. Robili to, co uważali za zgodne z polskim interesem narodowym. To była także niezależność materialna, czyli nie byli finansowani przez żadną z walczących stron. To nie było tak, że dostawali jakieś dotacje, a wtedy z dorozumienia wynika, że no jednak pewnej rzeczy nie możemy, musimy się pytać tego, który nam daje, który nam płaci. Ponieważ nie dostawali, nawet przypuszczam, żeby nie wzięli, gdyby nam ktoś chciał kupić, to mogli mieć taki program, jaki najbardziej z ich strony, z ich punktu widzenia był uczciwy. Na przykład program na odrzejny się Łużyckiej. Program w całości wcielenia Prus Wschodnich do Polski. I to nie był jakiś przejaw imperializmu, że Polacy musieli mieć jakieś zdobycze. To był program bezpieczeństwa. Jeśli poprzednia granica, tak która w 1939 roku, spowodowała, że Niemcy z trzech stron mogli uderzyć na Polskę po 3 dniach bitwy granicznej, Polska praktycznie przegrała, już wszystko było właściwie stracone. Nie było szans, żeby się z tego podnieść. To oni uważali, że na przyszłość, skoro Niemcy na nas napadli i nas tak okrutnie mordują, granica powinna być bezpieczna. Jedyną granicą bezpieczną, ale jednocześnie w jakimś sensie także historyczną, to była granica na Odrze i Nysie Łużyckiej. I oczekiwali w całości zniszczenia Prus Wschodnich. To był ten ośrodek, jądro niemieckiego imperializmu, najbardziej okrutnego, jaki sobie można wyobrazić. Bo w innych krajach, w krajach niemieckich, związkowych, tam było na południu sporo katolików, tam byli ludzie, którzy przeciwstawiali się ideologii nazistowskiej, wcale nie kochali, nie wielbili Hitlera, chociaż siedzieli cicho, bo wiadomo, że było państwo represyjne. To jednak Prusy w tym wszystkim przodowały. Były najgorsze z możliwych i żądali, oczekiwali, że Prus Wschodnich po wojnie nie będzie. I do tego trzeci rodzaj niezależności tej organizacji to jest niezależność ideologiczna. Oni nie mieli powiązań międzynarodowych. To nie było tych różnych izmów, które oddziaływały, czy socjalizmu, czy tych fałszywie pojętych liberalizmów, jakichkolwiek innych. Oni kierowali się czymś naprawdę przepięknym, czyli polską ideą narodową. Bo w Polsce nacjonalizm, zamiennie używana jest ta nazwa, nie był tym samym, co nacjonalizm brytyjski, francuski, włoski i nie daj Boże niemiecki. Bo polski nacjonalizm nie wykluczał ludzi innych narodowości. Wprost przeciwnie. Profesor Wincenty Lutosławski, wybitny filozof, człowiek z rodziny, która opiekowała się w ostatnich latach życia Romanem Dmowskim, napisał wprost, że Polakiem w Polsce może być każdy. To może być Niemiec, to może być Żyd, to może być człowiek czarnoskóry, to może być Indianin, pod warunkiem, że akceptuje polskie wartości i będzie dla Polski chciał pracować i służyć. To on będzie Polakiem. Ale Polakiem niekoniecznie musi być ten, który jest etnicznie z pochodzenia Polakiem, ale pracuje przeciwko własnej ojczyźnie. To jest zupełnie inne spojrzenie na to, co powinniśmy zrozumieć od samego początku jako coś bardzo dogłębnego. I wspaniała wykładnia idei patriotyzmu. Co to jest patriotyzm? Roman Dmowski napisał, że patriotyzm jest to stosunek moralny jednostki do społeczeństwa. Czyli jak ja odbieram społeczność, w której żyję, co ta społeczność mi daje i co jej się należy ode mnie. Gdzie jest takie podejście? Na ogół wszędzie to jest moje, ile wyrwę, to będzie dla mnie. A tu nie. Nawet nie to, że ja chcę wyrwać temu państwu coś, które jest moje. Ja chcę się z tym państwem podzielić i w zamian coś od tego państwa dostanę. Jeśli NSZ propagował takie wartości, a pamiętajmy o tym, że to była naprawdę potężna organizacja ze wspaniałym wywiadem, z olbrzymią prasą konspiracyjną, to jest prawie 200 tytułów pism drukowanych, powielanych, jednak to wszystko zostało osiągnięte olbrzymim wysiłkiem i kadra przywódcza, intelektualna, nie mówię o kadrze wojskowej, bo ona też jest, bo mówimy o strukturze wojskowej ściśle, Narodowe Siły Zbrojne, ale całe zaplecze polityczne. Najwybitniejsi polscy uczeni to są prawnicy, filozofowie, to są ludzie różnych specjalności, którzy ofiarnie, cierpliwie przez te kilka lat okupacji pracują na coś, co w przyszłości ma zaowocować niepodległością. Oni tworzą programy, programy społeczne, programy gospodarcze, programy reformy rolnej, programy ustrojowe i to wszystko było drukowane. To szło do ludzi. I w wielu pismach konspiracyjnych, innych orientacji politycznych czy ideowych, można spotkać takie zarzuty, że NSZ zabiera na najlepszych ludzi. Przechodzą do nich. Dlaczego? Mają program powszechnego szkolenia wojskowego i po drugie mają całościowy program geopolityczny.
czego my im nie możemy dać. Bo to nie jest tak, że Armia Krajowa nie chciałaby granicy na Odrze i Mysie, ale byli Brytyjczycy nad nimi. I oni sobie tego nie życzyli, bo jak ma wyglądać podział Europy po wojnie, to oni mieli decydować, a nam było wara do tego. A ponieważ NSZ nie był zależny, nie siedział na pasku, nie był pilnowany przez naszych aliantów przecież, to mógł sobie pozwolić na głoszenie takiego programu. I to dostrzegli także Niemcy. W całościowych raportach Gestapo czy Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy jest to cały czas pokazywane, że jest to polska organizacja, która się wyróżnia spośród wszystkich innych. Chcą nam zabrać Prusy Wschodnie, chcą granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej i chcą powojennego podziału Niemiec na strefy okupacyjne. W 1942 roku w środowisku Narodowych Sił Zbrojnych i jego czołowych ideologów tej orientacji powstał pomysł, żeby na przyszłej konferencji pokojowej, a przecież nie wiedzieli, kiedy to będzie, wierzyli, że będzie, że Niemcy przegrają, żeby na przyszłej konferencji pokojowej podzielić Niemcy na strefy okupacyjne, żeby ich przywrócić Europie i przywrócić im jakąkolwiek kulturę także polityczną. 3 lata przed konferencją poczdamską. Ludzie, którzy to propagowali, czyli ludzie, którzy pisali te programy, po wojnie byli mordowani jako kolaboranci niemieccy, jako zdrajcy. To jest wspaniała postać zapomniana majora Lecha Karola Neumanna, który ten program właśnie propagował i on to wymyślił, żeby te 4 strefy okupacyjne po wojnie w Niemczech wprowadzić, że inaczej się Niemcy z tego nie wykaraskają i nie wrócą do normalności. Oczywiście żadnych represji na Niemcach nie było, to jest mit, że Niemcy się zdenazyfikowały, zakres odpowiedzialności był bardzo niewielki, ludobójcy, zbrodniarze dostawali nawet nominalnie wysokie wyroki, ale po 2-3 latach ze względów zdrowotnych wychodzili z więzień, żyli następne 20, także 30 lat, włos im z głowy nie spadał. Ale gdyby była pełna odpowiedzialność wobec Niemców za to, co zrobili, to także Europa by wyglądała inaczej. I Unia Europejska też by wyglądała inaczej. Bo oni sobie mogli pozwolić na więcej, bo mieli te nazistowskie kadry. W sądownictwie, w polityce, w gospodarce, w nauce nic się nie zmieniło. Tak jak my narzekamy, że nie było dekomunizacji w Polsce, to w Niemczech denazyfikacja była bardzo pobieżna i bardzo powolna. Ludzie przesuwani byli ze stanowiska na stanowisko, żeby zatrzeć życiorysy. Nie pisali pełnych życiorysów. Przyjmowani do służby zagranicznej, przyjmowani do całego tego układu prawnego, nowych Niemiec, rzekomo demokratycznych, europejskich, to byli naziści. 100% oddani przedtem Hitlerowi. Jeśli oni pozostali na stanowiskach, to oni wychowywali następców. I ci następcy dzisiaj, to są często dzieci, czy już wnuki w tej chwili, trzecie pokolenie, oni przyjeżdżają do Polski, tak jak niedawno ambasador niemiecki, syn funkcjonariusza III Rzeszy i członka NSDAP, i on nas poucza o wartościach europejskich. Pamiętajmy o tym, że propaganda Goebbelsa była straszna, była jadowita. Ja mam takie ulotki niemieckie z końca 1944 roku, że Niemcy nam mówią, że pamiętajcie o tym, że jesteście Europejczykami i że my tu wrócimy. I wtedy od waszej postawy, jak się wobec nas zachowacie, będzie zależało to, kim będziecie. To tak w skrócie tylko to charakteryzując. To była postawa okupanta, który nie nauczył się tego, że przegrywa wojnę. Bo oni wiedzieli, że wojnę przegrają, ale w konsekwencji Europy jako takiej nie przegrają. To jest testament Adolfa Hitlera. Ten znany taki tam, że podzielił tam, że grzebień to tam komuś tam przydziela, a kalesony tam komuś innemu. To jest ten formalny dotyczący rzeczy materialnych. Ale ideowy testament Adolfa Hitlera, nie napisany wprost, jako taki wyrażony, ale ci jego adiutanci, którzy do końca musieli spijać z tych złotych ust, tak jak w Korei Północnej, wszystkie słowa wodza, to wszystko opisywali. I Hitler mówił, po raz trzeci nas nie stać na światową wojnę, ale musimy Europę zdobyć inaczej, gospodarką i marką. I to się właśnie stało. Dzisiaj marki nie ma, jest euro. Gdzie jest bank centralny? Kto o tym decyduje? Dlaczego Polacy się boją euro? Dlaczego Polacy nie chcą wejść? Wspólna waluta by nam nie przeszkadzała, ale ta wspólna waluta ma być dodatkowym narzędziem okupacji. No więc po co wchodzić w coś, co jest dla nas groźne? Bo jeśli strony są nierównoprawne, a nie są, to jest oddanie znacznej części suwerenności, a właściwie całkowite oddanie suwerenności, bo tu nie chodzi o granice, bo dzisiaj one nie mają takiego znaczenia, ale oddanie gospodarki, oddanie obiegu pieniądza na zewnątrz spowoduje to, że nie będziemy sobą we własnym kraju. I to jest między innymi konsekwencja
tych moich studiów badania NSZ-u, poznawania tamtych ludzi. Miałem to jeszcze szczęście, że wielu z nich poznałem. I to był najwyższy poziom ideowy i polityczny, moralny, jakim się spotkałem w Polsce. Później już tych ludzi takich więcej nie było. Ale przez to, że ja ich poznałem, że badałem ich przeszłość, badałem ich piśmiennictwo, to, co po sobie zostawili, taki właśnie jestem. Jestem w jakiś sposób wdzięczny im za to, że potrafili mnie nawet pośrednio, nawet na odległość przez te ich publikacje wychować. Że ja patrzę na to wszystko normalnie, że mogę być normalny. No i pewnie dlatego, skoro nie było tej dekomunizacji w Polsce, tak jak ona powinna była być przeprowadzona, więc ci wszyscy pogrobowcy dawnych komunistów, podejrzewam, że im właśnie ta ideowość i ta walka o te idee narodowe chyba tak przeszkadza. Chyba z tego powodu, myślę, ten NSZ tak mi strasznie, że tak powiem, zaszedł za skórę i wiecznie, prawda, jest oskarżany o kolaborację, o to, o tamto i właściwie no, rugowany jest z tej pamięci, prawda? AK w porządku, a NSZ NSZ był tak antykomunistyczny, miał to w programie i nawet dochodziło na wielu płaszczyznach do współdziałania z Armią Krajową, zwalczania komunistów. Gdyby się to udało na większą skalę, a raporty kontrwywiadu Komendy Głównej AK były takie, że w tej chwili, to jest 44 rok, marzec, naprawdę fantastyczny raport wielostronicowy, szczegółowy i tam jest opisane, że okupacja niemiecka odchodzi. Z Niemcami nie mieliśmy takiego problemu, bo Niemcy byli okupantem zewnętrznym, nie wchodzili w głąb społeczeństwa polskiego. Nie mieli do nas dostępu. Ale idą bolszewicy. I tu jest agentura sowiecka. I przez to oni wejdą w nas zupełnie inaczej niż Niemcy. Zapłacimy za tą straszną cenę. Jeśli my się z tym nie uporamy teraz, jeśli jeszcze bolszewików nie ma, nie pozbędziemy się tych ludzi, to w przyszłości to będą kadry, które będą represyjne. I później były. To była bezpieka. To była partia komunistyczna, to były te wszystkie sprawy śledztw i sądów komunistycznych. Oni dyktowali nam warunki życia i śmierci. A NSZ miał to od samego początku na uwadze i tłumaczył. Musimy z tym coś zrobić. Bo jak my tego nie zrobimy, to oni to zrobią z nami. I tak się rzeczywiście stało. Właśnie. No to w takim razie porozmawiajmy może jeszcze o czymś takim, o czym ja też dosyć długo już rozmyślam, bo obserwując naszą rzeczywistość, człowiek czasami zachodzi w głowę, dlaczego jesteśmy jacyś tacy bezwolni ostatnimi czasy, a może już od dłuższego czasu takimi byliśmy. Taka asertywność naszego narodu, która mi nie daje spokoju. Obserwując na przykład inne, powiedzmy, co różni Węgrów i Polaków, prawda? Bo mówi się Polacy i Węgrzy to takie bratanki od szabli, od szklanki. Oni sobie dużo lepiej radzą w tej internacjonalistycznej Europie teraz i dbają bardziej o swój interes narodowy. Więc czego nam Polakom brakuje, żeby również być tym dumnym narodem, odpornym na pedagogikę wstydu od tam różnych nacji, prawda? Rozpoznającym też fałszywych proroków. Co tutaj według Pana nas różni od Węgrów, czego nam brakuje, co oni w jakiś sposób opanowali, a my jakoś w dalszym ciągu nie jesteśmy w stanie się tego nauczyć. Na pewno zabrakło nam elit, z tym, że no, można powiedzieć, że Węgrzy też zapłacili cenę pod okupacją komunistyczną, tym bardziej, że represje wobec nich były większe niż w Polsce, dlatego, że oni przecież występowali po stronie państw osi, byli sojusznikiem Niemiec. Później powstanie węgierskie znowu. 200 tysięcy Węgrów musiało uciekać za granicę, zdołało uciec, też ta szła do więzień, była represjonowana, ale to wzmagało opór. W Polsce po 1956 roku komuna zaczęła się już łaskawie obejmować z tymi, którzy byli przeciwko nim. I już nie mówię o jakichś tam ludziach z zewnątrz, że w nic nie byli zaangażowani, ale bardzo często ludzie, którzy walczyli z komuną, walczyli ze Związkiem Sowieckim, po roku 1956 szli na współpracę. Dopiero wtedy, nawet często po wyjściu z więzień. I pytałem kilka takich osób tam prywatnie, jak się z nimi rozmawiało, to były stare osoby, wiekowe. Dlaczego tak właśnie pan postąpił? On mówi, no wie pan, bo to dzieci na studia, córka tam chciała na medycynę, to nie byłoby szans. No to powiedzieli tam, wicie, rozumiecie, do partii się napiszecie. No to się zapisałem, a później to będziecie mówili, co koledzy mówią. No to mówiłem. I to tak się
rozwodniło, rozpuściło, zostaliśmy pomieszani. Normalny element z tym właśnie elementem probolszewickim. To się wszystko tak poplątało, że dzisiaj jak się o tym mówi, to w bardzo wielu rodzinach od razu ludzie sztywnieją, to tak, bo teraz dziadka będzie ruszał. A przecież ten dziadek był kochany, no brał na kolana, cukierki dawał, po główce pogłaskał. No tam świnił się, to świnił, no przecież wszyscy się wtedy świnili. Oczywiście nie wszyscy. Jak ruszyła pani sprawę Węgrów, chciałbym tu podać taki przykład. W latach 80. moi koledzy jeździli często na Węgry i tam się spotykali z ówczesną opozycją antykomunistyczną. Między innymi z Wiktorem Orbanem, który mówił w takich chwilach, gdzie rozmawiali sobie szczerze, otwarcie, nie w miejscu publicznym, mówi tak, no wy Polacy to łatwo z tego wyjdziecie. Wy macie jakąś inną tradycję zupełnie, macie tą historię, a nas tu zostało niewielu i nasze szanse są naprawdę małe. Wy będziecie liderem w tym naszym postobozie komunistycznym, będziecie dla nich wzorem. I w tej chwili jest tak, że Viktor Orban jest dla nas niedościgłym wzorem, a my nie mamy nic do pokazania. Co więcej, ci, którzy powinni nie tylko akceptować jego działalność, którzy powinni uczyć się od niego, to go wyzywają, że jest Tuską onucą, że jest kolaborantem, że jest zdrajcą. Jakim zdrajcą? On powiedział, proszę bardzo, ja mogę gazu w Rosji nie kupować, tylko dajcie mi z innego źródła. No to my nie mamy innego źródła. No to co ja Węgrom dam? To jest przywódca kraju, to jest przywódca. A nie znowu warstwa kompradorska, że przychodzi ktoś z zewnątrz i coś nakazuje. Czy to jest dobre, czy złe, to jest wtórne. Na ogół jest złe, ale skoro jest złe, to dla innych będzie złe, ale ja na tym skorzystam. I Orban potrafił Węgry postawić na nogi. Człowiek, który czterokrotnie wygrywa wybory parlamentarne, akceptowane przez Europę, że nie są sfałszowane. Człowiek, który uzyskuje większość konstytucyjną. To jest marzeniem w każdym innym kraju europejskim, żeby taką większość uzyskać, który stworzył nową konstytucję dla Węgrów. To się rozpoczyna od słów my, Węgrzy. Proszę sobie wyobrazić, jaki byłby jazgot, gdyby w Polsce ktoś chciał wprowadzić nową konstytucję, która by się zaczynała. My, Polacy, oczekujemy. My, Polacy, chcemy. Byłby przecież wrzask nieprawdopodobny. Co to w ogóle jest? Jacy Polacy? My teraz Europa jesteśmy. No tak, ale Polacy to już nie. I skoro tam można było zrobić na skalę węgierską, to u nas można było i mam nadzieję, że można będzie także zrobić u nas. Tylko jest potrzebny olbrzymi wysiłek. Po pierwsze trzeba się uczyć wszystkiego od podstaw. Nawet rozumienia słów, nawet rozumienia pewnych rzeczy wydawało się takich no, nieistotnych, zewnętrznych. Jeśli mamy święta katolickie, święta chrześcijańskie i ludzie, którzy są nominalnie Polakami, mają polskie obywatelstwo, mówią po polsku, są w partiach, które działają w Polsce, więc te partie uznawane są za polskie i oni sobie robią na Boże Narodzenie jajeczko, bo można się podzielić. W Wigilię jedzą pasztecik, no bo taka dobra potrawa jak pasztecik. A jeden z posłów obecnej koalicji obywatelskiej potrafił napisać na Twitterze, że on idzie poświęcić koszyczek, nie jego zawartość, nie jako symbol czegoś bardzo ważnego dla chrześcijan, dla katolików, ale on poszedł poświęcić koszyczek. To równie dobrze mógł wziąć miednicę, równie dobrze mógł wziąć kubeł, równie dobrze mógł wziąć każdą inną, że nawet nocnik za przeproszeniem, bo to jest święcenie przedmiotu jako takiego. On już tego nie rozumieje. Tylko, że oni nie rozumieją, to ja rozumiem, ale że my już tego nie rozumiemy, to już jest dużo gorzej, bo powinni być piętnowani na każdym kroku przez nas. Jak chcemy odzyskać suwerenność, zaczynamy od siebie, od własnego środka. Trzeba zdobyć się na ten wysiłek, żeby wyzwolić się z tej pajęczyny, z tego kokona, który nas opletł. Myślę, że na dzisiaj to będzie aż za duża dawka dla naszych widzów. Na pewno będzie dalszy ciąg na spotkaniu. No a przy okazji zachęcam do oglądania mojego kanału Wyklęci TV, obserwacji na Facebooku czy na Twitterze. Ja tam jestem mało aktywny, raz na kilka dni. Bo uważam, że ci wszyscy, którzy potrafią kilkaset rzeczy dziennie wpisać, to są próżniacy. To są po prostu próżniacy, bo nic innego nie robią, bo nie da się tego pogodzić. Trzeba robić to, co jest potrzebne, a oprócz tego co chwila tam gdzieś dołożyć w mediach coś treściwego, potrzebnego i ponadczasowego. Nie na tu i nie na teraz. A czy mogłabym jeszcze zadać jedno szybkie pytanie, bo chciałam się do pana... Chciałam panu zadać pytanie a propos
tej sentencji Dmowskiego, która mi tak też od dłuższego czasu chodzi po głowie, bo takie mam wrażenie, że to widzę teraz w Polsce, tak jak on to widział na przełomie XIX i XX wieku, że właśnie brak pragmatyzmu w polskiej polityce zagranicznej, dyplomacji i to takie zacietrzewienie, może też kierowanie się emocjami bardziej niż takim rozsądkiem politycznym. I on powiedział coś takiego, że widzi w patriotach polskich, że oni bardziej nienawidzą Rosję niż kochają Polskę. Czy pan by też się zgodził ze mną, że to tak trochę wygląda w tym momencie, że ta niechęć do tego naszego sąsiada przesłania nam takie racjonalne myślenie w dzisiejszych czasach, w dobie tej wojny nieszczęsnej na Ukrainie i tak dalej. Że właśnie nie ma takiego działania jak Orban, który głównie się kieruje racją stanu, a nie pobożnymi życzeniami. Czy pan by się zgodził ze mną, że Tak, Dmowski oczywiście. tutaj cały czas? Dmowski to formułował ponad 100 lat temu, z obserwacji ówczesnych, ale to jest tak naprawdę zjawisko ponadczasowe. Co jest dla nas ważne? Czy nasze interesy, to co my chcemy zrobić i co nam się należy, co możemy uzyskać naokoło, czy mamy realizować w imię obcych interesów coś, co w danym przypadku, na teraz, na tu i teraz, może być dla nas bardzo niekorzystne. Ja nie mam z tym kłopotów, żeby określać czy Putina, czy Związek Sowiecki, czy obecną Rosję, jako byty zewnętrzne dla nas wrogie, bo moja rodzina ucierpiała bardzo z tamtej strony, bardziej niż od Niemców. Pierwsza ofiara obu okupacji to był młodszy brat mojego ojca, on zginął już w marcu 40 roku z bronią w ręku w walce z NKWD. Ja się w tym wszystkim dobrze poruszałem, bo ja to wszystko znałem, ja to rozumiałem. I dzisiaj po latach jeszcze bardziej rozumiem. Jeśli słyszę ze strony prominentnych polityków partii do niedawna rządzącej, którzy potrafili mówić, to co chciałbyś tu mieć Putina na granicy, to lepszy Bandera nie na granicy będzie. Tylko Putin, zanim tu przyjdzie, to musi przebyć 1000 kilometrów, podbić kraj i w jakiś sposób trzymać go w ryzach, czyli poświęcić naprawdę ogromne siły, żeby to się stało. Ale on granicę z nami ma. To jest obwód kaliningradzki, to jest granica z Białorusią. To jest łącznie dłuższa granica niż potencjalnie granica z Ukrainą, gdyby Putin to Ukrainę podbił. A z Banderą, oczywiście jeszcze do niedawna przecież Jarosław Kaczyński mówił, że z Banderą do Europy nie wejdziecie. I co? I się okazało, nie, no ten Bandera to nie jest taki zły. I wreszcie, jeśli usłyszałem słowa, trudno uwierzyć, to było w czerwcu 2022 roku w Toruniu. Jarosław Kaczyński mówił do swoich zwolenników, do swoich wyborców, przecież nie na zewnątrz, że o Banderze musimy zapomnieć. Jak można zapomnieć ludobójstwo, które dotyczy kilkuset tysięcy osób? I gdyby to rzeczywiście było tak, no widzicie, rozumicie, nie można się od nich domagać, bo to było dawne, to nie oni, przecież to jest inne pokolenie. Tak, gdyby tak było, ale jeśli to inne pokolenie, czyli już drugie czy trzecie, kultywuje te zbrodnie, bo nie chce o tym mówić, nie dopuszcza do ekshumacji, a praktycznie w każdej wsi, w każdym pasiołku na terenie Małopolski Wschodniej, dawnej części Polski, tam gdzie działała UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, stawia się pomniki, są nazwy ulic, jest gloryfikacja ludobójców, to w takim razie tu się nic nie zmieniło. To, że fizycznie nie mordują, to wcale nie znaczy, że oni przestali akceptować to, co się wtedy stało. Oni są z tego dumni w jakiś sposób. Jak się stawia pomniki ludobójcom, to ludobójstwo wychodzi z nas. My to akceptujemy. I to jest właśnie ta tragedia naszego myślenia, że w imię jakichś niejasnych interesów musimy robić wszystko, żeby komuś było źle, komuś było dobrze, nawet kosztem tego, że nam będzie źle. Czyli nawet niech Polska zginie, byle dobrze zrobić Ukrainie. To jest taka dewiza, którą często powtarzam. To jest absurdalna, ale do tego to się sprowadza. Jeśli są interesy określone i one są prowadzone. Amerykanie kupują różne rzeczy w Rosji obecnej. Rosja kupuje różne rzeczy w Ameryce. To są interesy, to są pieniądze. No, co do tego nie ma wątpliwości. To ani te sankcje nie są takie szczelne, ani ta retoryka antyrosyjska nie jest wcale taka napuszona, jak to odbieramy w tym przekazie zewnętrznym, bezpośrednim, bo tak nie jest. Ale my mamy dla kogoś wyciągać kasztany z ognia. Mamy sobie poparzyć ręce. My z tego kasztana nie skorzystamy i rąk już nie będziemy mieli. To jaki to jest interes? Wojna jest wtedy, kiedy jest koniecznością. W dawnej Rzeczpospolitej pojęcie wojny praktycznie nie istniało w obiegu.
To była tak zwana potrzeba. Potrzeba moskiewska, potrzeba turecka, potrzeba tatarska, potrzeba szwedzka. Jak ktoś nas napadł, to Polacy się bronili. W związku z tym to nie było wojny jako takiej, tylko była potrzeba obrony. Nawet narzędzia, które służą do zabijania, miały swoją określoną nazwę specyficzną, czego w Europie nie było i nie ma. Broń. Broń jest do obrony, nie do ataku. I dzisiaj Polska ma się szykować do wojny, ale z czym? Oddaliśmy wszystko, co mieliśmy. Kupujemy gdzieś w Korei Południowej, to są tysiące kilometrów dróg transportowych, które w każdej chwili mogą być przerwane. Odtworzenie potencjału, jaki był, to będą lata, a my z czym chcemy iść na państwo, które rzekomo nie ma co jeść, rozpada się, tam wychodki mają, kradli sedesy, bo tak z innego ich nie stać, ale oni mają guziki. I tym guzikiem mogą zniszczyć część świata, pół świata albo cały świat. I zwierzę dociśnięte w rogu do takiej sytuacji, że nie ma możliwości już się bronić, zaatakuje. Jak? No, lepiej, żebyśmy tego nie czuli na własnej skórze. Nie życzmy tego sobie, naszym Tak, bliskim, następnym pokoleniom, żeby do takiej wojny doszło. Bo my znamy wojnę z telewizji, z seriali, a takiej wojny jak była, to już nie będzie. To będzie zupełnie coś innego. To jest przykład Ukrainy. Jest wojna, jest front, a ludzie jeżdżą sobie tam na wakacje, jeżdżą na urlopy z Polski, jeżdżą na imieniny, na przyjęcia, czynne dyskoteki, czynne kawiarnie. I teraz wyobraźmy sobie Warszawę w 1939 roku, która tak funkcjonuje. Dlatego jak ludziom daję ten przykład, no co ty, tak nie można? Ja mówię, właśnie można, dlatego że mamy kilkaset tysięcy ludzi, którzy powinni być w wojsku ukraińskim. Tam. A nie my. Walczyć za Ukrainę, jeśli ona ma jeszcze zasoby i jeśli rzeczywiście chce walczyć. Ale to są sprawy, no mówię, już na wiele innych godzin rozważań. Najważniejsze jest samodzielne myślenie. Nie kierować się tym, co nam dają media, tylko korzystać z tego, co media dają, co jest rzeczywiście twórcze, korzystne, ożywcze i prawdziwe i szczere. A z tym nie mamy Tak, do czynienia. absolutnie. Mamy mnóstwo ciekawych kanałów i polecamy gorąco Wyklęci TV pana Leszka Żebrowskiego. Jest tam mnóstwo materiałów, bardzo ciekawych, wspaniałych wykładów, które ja sama słucham już od dłuższego czasu i się dokształcam Współczuję. intensywnie. Nie, ja po prostu lubię, człowiek siedzi w kuchni, czy coś tam robi w domu, już nie ma co słuchać w radiu i w telewizji, już to w ogóle jest tylko taki mebel, który zajmuje miejsce, więc słucha się takich rzeczy, po prostu mądrych rzeczy, rzeczy, których powinniśmy sobie utrwalać w głowie, żeby też mieć argumenty, jak się rozmawia z innymi ludźmi, nie? Może akurat natkniemy się na kogoś, kto będzie otwarty na dyskusję. Jest to trudne w dzisiejszych czasach, ale czasami się zdarzają ludzie, którzy chcą się czegoś dowiedzieć. Także dziękujemy panu bardzo serdecznie za Dziękuję. wizytę w naszym Niedługo programie. się zobaczymy. Tak, niedługo się zobaczymy. Przypominam, 25 maja w Newry, kochani, bukujcie sobie termin, ten weekend, żeby właśnie wysłuchać naszego gościa, jego wykładu i również będą inni goście, więc naprawdę szykuje się wspaniałe spotkanie. Dziękujemy Dziękuję i bardzo. Do życzę widzenia. do widzenia.